Dominika, jak wyglądał twój tydzień po tym, jak odpadłaś z Tańca z Gwiazdami? No bo nie chodziłaś już na treningi, więc na czym się skupiłaś? O, to jest dobre pytanie, bardzo ten. Nie, no ja miałam dosyć trudny tydzień, ale to nie jest tak, że zakończyłam treningi, bo właśnie moja przygoda z tańcem jeszcze się nie skończyła. To co w tym kierunku robisz? Jestem bardzo ciekawa, myślę, że jak wszyscy. No zdecydowanie tańczę dalej z Wojtkiem i mam nadzieję, że jeszcze trochę potańczymy. No i zobaczymy. Zobaczymy, na razie robię to dla siebie, bo jeszcze tak do końca czuję się niespełniona tanecznie, a jeszcze nie jest sezon na moje górskie przygody, więc wypełniam tą lukę. Dominiko, jak sama wspomniałaś, miałaś dość ciężki tydzień. No właśnie, sporo się działo, mnóstwo zamieszania. Pojawiając się tutaj, na pewno wiedziałaś, że pojawią się także media, które będą zainteresowane tym, co dzieje się w twoim życiu prywatnym. No właśnie, więc tak naprawdę co z tym rozwodem? No, pojawiłam się tu nie żeby mówić o rozwodzie, ale powiem tak, że jakby w życiu popełnia się różne błędy i ja chyba mówiąc medialnie o tym, co się dzieje, popełniłam taki błąd, bo poniosły mnie emocje i chyba tego trochę żałuję, ale tak czy inaczej, no niestety to jest ten minus bycia osobą publiczną, że i tak by to wyszło, pewnie i tak by to wyszło. Ale nie chcę komentować i nie chcę jakby tego tematu kontynuować. Oczywiście, to ja tylko tak na zakończenie zapytam, bo w poprzedniej edycji była dość podobna sytuacja. Beata Tadla, która tak naprawdę rozstała się na oczach widzów z Jarosławem Kretem, ale ona to rozstanie przekuła w swój sukces. Czy nie myślałaś na przykład, że tańcząc w Tańcu z Gwiazdami, gdyby właśnie zacząć mówić o tych swoich prywatnych sprawach nieco wcześniej, nie odpadłabyś na przykład tak szybko? Czy ja nigdy w życiu nie chciałabym mieć jakby takich problemów, jakie są teraz, a już na pewno nie przekuwać je jakby w sukces, nie wiem, w programie. To są rzeczy, które nie są przyjemne. Oczywiście, to czego my teraz możemy ci tak naprawdę najbardziej życzyć? Zdrowia. Zdrowie jest zawsze potrzebne.